Witam ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym przygotujemy cukier waniliowy z prawdziwej wanilii. Do przygotowania cukru będziemy potrzebować jedną laskę wanilii. Kroimy ją na kawałeczki oraz 20 deko cukru zwykłego kryształu. Cukier odważamy do słoiczka, następnie do cukru dosypujemy wcześniej pokrojoną laskę wanilii, mieszamy wszystko, zamykamy słoiczek szczelnie i odstawiamy na 2-3 dni, żeby wszystkie zapachy przeszły do cukru. Wanilia ładnie zaaromatyzuje cukier i później po tym czasie będziemy cukier mielić. Dzięki temu wszystko się ładnie zmiesza i będziemy mieć gotowy, domowy, waniliowy cukier. Witam ponownie. Minęło już 3 dni. Nasz cukier, myślę, że przeszedł laską wanilii. Czas na jego zmiksowanie i dokończenie cukru waniliowego. Mamy tutaj napisane, że do czystego i suchego naczynia miksującego wsypać zawartość słoika, kawałki wanilii i cukier. Więc wsypujemy. Następnie zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I teraz będzie dość głośno, będziemy miksować. Nasz cukier się wydobywał już. Teraz mamy cukier waniliowy już gotowy. Pachnie przepięknie. Wystarczy go teraz przełożyć do suchego słoiczka i przechowywać w suchym miejscu. Używać do wybranych przepisów. Jedna łyżeczka takiego cukru odpowiada 2 łyżeczkom cukru kupionego w sklepie w torebeczce. Dziękuję bardzo, zachęcam do subskrybowania i pozdrawiam. Do zobaczenia.